mistrzowskim chujem w czoło, aby było wam wesoło. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Mistrzowskim chujem w czoło, aby było wam wesoło. Koniu z tej strony wciąż popierdolony. Zaczynamy na zakupy. Koniu na zakupy. Program trochę zmienił nazwę, powinno być koniu po zakupach, ale będzie koniu na zakupy. Tam zostanie ten sam schemat mniej więcej. No tak, co udało się dzisiaj wyhaczyć? Wyhaczyć się udało dzisiaj niewiele, ale konkretnie, więc tak. Już posiadałem swego czasu One Piece 1, Piratę Warrior na PlayStation 3. Teraz wyszła najnowsza odsłona dwójki. Niestety nie udało mi się chyba zakupić, bądź ją gdzieś zapodziałem. Nieważne, prawdopodobnie jak będzie gdzieś, to trzeba będzie mnie jeszcze raz wyhaczyć, albo wyhaczyć po raz pierwszy. Natomiast udało mi się wyhaczyć w ostatnich tygodniach One Piece Piraty Warrior 3. Nie zdołałem się jeszcze pochwalić z tych zakupów. Jest dość konkretną gierką, dużo postaci, bardzo dużo misji, bardzo dużo schematu pokroju. Gra jest pokroju Dynasty Warriors, jeżeli ktoś kojarzy, czy Sengoku Basara, no tytuł od Capcom, gry wojenne złożone z kilkudziesięciu, kilkuset przeciwników. Właśnie ta gra w ten motyw wchodzi, bardzo przyjemna w rozgrywce. Let's play jakiegoś tam kiedyś pokażę. Prawdopodobnie, nie wiem ile z tego odcinków zrobię, prawdopodobnie z 2 albo 3, więc wyczekujcie. A i piszcie, czy chcecie, bo kurwa, jeżeli nie chcecie, no to nie wiem, czy w ogóle jest sens, no ale prawdopodobnie jeden na pewno poleci. Więc tak, One Piece Pirate Warrior, ja jestem wielkim fanem mangi i anime. Jeżeli chodzi o serię, zaczynało się od takich animacji jak Gigi La Trotola, czy Tygrysia Maska, Kapitan Tsubasa i tak dalej. I potem natomiast Dragon Ball, Naruto i tego typu pokroju mangi, Battle Royale i animacje. No i jakoś tam zostało mi, no niestety, to zamiłowanie do tej kreski azjatyckiej gdzieś tam jeszcze drzemie w środku. Przy okazji wielki fan RPGów. A co do RPGów, to tak. No ostatnio wyszedł sobie taki przyjemny RPG, można powiedzieć ciąg Final Fantasy. Ciąg dalszy Final Fantasy pod innym trochę tytułem na Nintendo 3DS. Bravely Default najpierw wyszedł, więc jego udało się zhaczyć trochę taniej. No i tutaj mamy Bravely Second. To jest ostatnia gierka z panu ze Square. No jeszcze nie odpakowałem, jeszcze nie załączyłem. Tam już wcześniej grałem, ale no warto będzie popatrzeć, co tu się zmieniło, jak te samony się przyzywa, czy dodali coś więcej z klimatów Final Fantasy. Gra strasznie przypomina te wcześniejsze finale, piątkę, szóstkę, właśnie w ten motyw deseń to wbija. Przyjemna gierka, jeżeli chodzi o jedynkę, naprawdę zajebiście się grało. Sądzę, że dwójka na podobnej zasadzie działa, na podobnym schemacie. No i
tutaj jeszcze jedna sprawa. Oczywiście w gamesie już. Pierwsze to były w seksie, te Bravely Default. No i słuchaweczki, jeżeli ktoś będzie chciał na plejaku czwórce pograć w Mortala, wiadomo do kogo to się tyczy, no to słuchaweczki już są. No a chłopaki przy okazji turniej dzisiaj. Wiecie, kto wam dopierdoli. Dobra, nieważne. No ja w takim razie dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie na dole. I do miłego. To zapierdalaj, żabko.